Tomasz Piekarski, jesteśmy w powiecie kolskim, Wielkopolska. Prowadzimy z bratem gospodarstwo 160 hektarów plus usługi rolnicze. Jak wiadomo, na dzień dzisiejszy pogoda nam nie pozwala szybko zebrać kukurydzy, więc niestety trzeba jeździć w warunkach, jakie są. Na dzień dzisiejszy zostało nam resztówka kukurydzy i musimy o mgle mucić, ale tą kukurydzę zbieramy już na suszarnię. Reszta, część kukurydzy, która była pod zasiewy pszenicy, musieliśmy wcześniej zebrać, już jest zebrana i odstawiona do pobliskich skupów zbóż. Jesteśmy w modelu Deutsch Farm 9206, sześcioklawiszowy, z przystawką ośmiorzędową Greinhof, przystawka Master Horizon, bardzo fajna przystawka z docinaczami dolnymi. Bardzo sprawnie idzie, możemy osiągać prędkość do 12 na godzinę. Rocznik 2018, silnik o pojemności 7,7, Mercedes na podwójnej turbinie, 380 koni mechanicznych. Silnik sobie bardzo daje, bardzo fajnie współpracuje z tą maszyną. Przy tej przystawce chodzi gdzieś na obrotach około 60% mocy. W mokrej kukurydzy o wilgotności 35% wartość tej maszyny gdzieś ulega do 65% mocy maksymalnej. Żniwa chodzi z przyrządem 6.3 header zbożowy. Uzyskujemy wydajność nawet do 3 hektarów na godzinę pszenicy. W kukurydzy przy przystawce ośmiorzędowej przy wydajności 15,5 tony z hektara do 2-2,5 maksymalnie przy odbiorze, oczywiście podczas jazdy wyładowczej. Tym modelem 9206 kosimy w granicach od 400 do 600 hektarów rocznie. Maszynę posiadam czwarty sezon, na dzień dzisiejszy 1200 motogodzin. Wiadomo, że przejazdy te motogodziny nabijają, a ilość skoszonych hektarów mamy 1700, czyli średnia wychodzi 450 hektarów rocznie, gdzie w pierwszym roku tych hektarów było znacznie mniej. Wiadomo, klienci dochodzą co roku. Kombajn, którym jeździmy, ma zbiornik około 10 tysięcy litrów kukurydzy mokrej, wchodzi 30% w granicach od 6 do 6,5 tony, w zależności jak jest grube ziarno, objętość ziarna. Kombajn ten posiada centralne smarowanie. Mamy 4 punkty tylko do smarowania na bębnie, jak wiadomo, który się obraca, gdzie nie można dojść systemem smarującym. Kombajn ten wyposażyłem w opony 900 na 900x38,70 ze względu na ciężar przystawki Greinhofa, którą posiadam. Przystawka ta waży w granicach 3600 kg. Dodatkowo zamówiłem, wiedząc o takiej masie przystawki, dodatkowy siłownik. Kombajn posiada 4 siłowniki unoszące, gdzie nie ma problemu z tym obciążeniem. Całość masy i kombajnu, jeśli napełnimy go do pełna w kukurydzy, to jest wartość około 20 ponad ton. Jest to jesień, często bywają opady, trudne warunki atmosferyczne. Kombajn ten się nie topi przy takiej masie obciążenia. Jak wiecie, pracę kończyliśmy o mgle. Wszystko udało się zebrać. Z jednego pola jeszcze niestety zostało, jak to zostało, około 10 hektarów, ale to wszystko suszymy. Zakończyliśmy pracę około 22. Jak widzicie, stoję przy modelu drugim, który posiadamy też w gospodarstwie. Jest to model 6040. Posiadamy go od 10 lat. Jest to model pięcioklawiszowy, 222 konie.
z przystawką do kukurydzy pięciorzędową Greyhoffa, jak widzicie, taką samą jak w dużym kombanie Master Horizont. Bardzo, bardzo fajna przystawka, do tego kupiłem do dużego i do małego taką samą, żeby po prostu tak samo pole wyglądało po ścięciu. Mały kombajn pracuje z hedrem 4,90 i oczywiście przyrząd do stół rzepaczany. Jest to bardzo fajny, sprawny kombajn mały. Wiadomo, że przejazdy uniemożliwiają ani dużemu, ani małemu, bo musimy transportować hedry na wózkach, ale mniejszym czasami z pola na pole udaje się przejechać bez zdejmowania tego. Jak wiadomo, my rolnicy wiemy, że to jest bardzo upierdliwe i czasochłonne, a ludzie, którzy po prostu, wiadomo, żniwa są raz w roku, a ludzie nie mają pojęcia, ile to czasu i tracimy na takie przekładanie. Moi słuchacze, jak wiecie, i posiadacze dziewiątki, kombajn wyposażony jest w bardzo obszerną ilość halogenów roboczych, LED-owych, kukurydziane, dolne, środkowe, boczne. Bardzo fajne oświetlenie. Oczywiście górne, które nie można zespolić, razem wymienić na LEDy. Niestety są zwykłe żarówki. Jak wiadomo, wszystko to jest hela. Kombajn ten jest wyposażony w układ centralnego smarowania, jak wspominałem wcześniej. Bardzo fajny, prosty system. Uruchamiany jest z automatu. Motogodzin sobie ustalamy, lub też manualnie możemy włączyć i go uruchomić, i kombajn się smaruje. Dodatkowo, wiadomo, dużo robimy po nocach. Kombajn ja sobie wyposażyłem w duże oświetlenie, ilość lamp bocznych, bo czasami ten kombajn musimy po prostu wziąć, o, brudne halogeny, musimy wziąć, po prostu go odmuchać na polu, bo jest to duża maszyna, wiadomo, header, wszystko po kolei. No niestety w nocy, jak wiecie, jak wspominałem, że zjechaliśmy, także nie było na to czasu. Dodatkowo kombajn wyposażony jest w układ 5 kamer, bo niestety przy lusterkach nie damy rady, żeby prosperować i funkcjonować, cofając do tyłu, czy kogoś nie rozjechać. Na zaczep, jak zaczepiamy header, kombajn wyposażyłem w kamerę dolną, gdzie widać centralnie, bez żadnej obsługi, samemu podłączamy sobie na polu. Kamera, zaczep, wszystko jest ok. Dodatkowo w standardzie kombajn posiada jedną kamerę fabrycznie. Ja zastosowałem dwie kamery, ponieważ jeśli mamy duży header, który ciągniemy, no to niestety ucieka nam z pola widzenia, a mając dwie kamery, ten header jest cały czas w kamerach, gdzie widzimy prawą, lewą stronę, bez problemu możemy cofać. Ja mam zaczep łamany na czterech kołach, nie ma problemu, mogę z nim cofnąć nawet 50, ile się metrów chce, czasami jak się przejdzie jakiś przejazd. Dodatkowo mamy kamerę na rurze, jak i halogen, który nam wspomaga sypanie kukurydzy na przyczepy. Dodatkowo zamontowałem kamerę na górze, na silniku, gdzie pomaga mi patrzeć na to, czy jaką mamy, wiadomo, mamy czujniki w zbiorniku, ale czasami, żeby nie przesypać tego zbiornika, bo czujniki są niżej, to jest kamera od tego i też automatycznie ta kamera mi pomaga przy składaniu zbiornika, bo nieraz, wiadomo, człowiek się zapędzi i ten zbiornik jest otwarty, a możemy sobie, no niestety, albo linię zerwać, albo uszkodzić ten zbiornik.